Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony sędzia Wąs. Zapraszam na kolejny odcinek formatu Ale Panie Sędzio. Jak widzicie, jesień w pełni, jest coraz chłodniej, ale sezon dalej w pełni, dlatego nie brakuje kolejnych sytuacji boiskowych, kolejnych kontrowersji, które przysyłacie mi w mailach. Jest co omawiać, jest o czym dzielić się z Wami, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu arbitrażu. Apel do Was, przysyłajcie wszystkie możliwe pytania związane z byciem sędzią, związane z boiskowymi sytuacjami. Ile kosztuje strój sędziowski? Ile gwizdek? Każdy co piąty odcinek Ale Panie Sędzio będzie w formule Q&A. W komentarzu pod tym filmikiem zamieszczajcie wszystkie swoje pytania. My razem ze Spielbergiem wybierzemy najciekawsze i w kolejnym odcinku będę na nie wszystkie odpowiadał. Partnerem dzisiejszego odcinka jest NoIn, darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody, FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Pierwszy film z dzisiaj nadesłany przez Grzegorza. Czwarta Liga Lubuska. Sędzia i trener jednej z drużyn jest z tego samego miasta. Ja wiem, że to od razu rodzi różnego typu animozje, podteksty i tak dalej. W niższych ligach, uwierzcie mi, tych sędziów i tak nie jest tak dużo, ale nie szukajmy w tym jakichkolwiek podtekstów. Wracając do samej sytuacji. Bramkarz zagrywa piłkę, piłka wpada w pole karne, napastnik chce dośrodkować. I nagle piłka zostaje zatrzymana przez obrońcę. Ręka jest nienaturalnie ułożona. Jest ułożona powyżej linii barku. Przepisy IFAB mówią jednoznacznie na temat pachy. To pacha wyznacza to miejsce, od którego mamy rękę. Ręka wysoko, ponad linię tej pachy, ponad linię barku. Nienaturalnie ułożona niczym siatkarz. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy ta piłka trafiła w rękę. Jeżeli trafiła w rękę, decyzja może być tylko jedna, wapno, rzut karny i nie ma tutaj jakiejkolwiek dyskusji. Z tej perspektywy, na którą patrzymy w tej sytuacji, my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy trafiła go w rękę, czy trafiła go gdzieś tutaj w tułów. Najlepiej zorientowanym w tej sytuacji był asystent sędziego. Zwróćcie uwagę, że tutaj w pierwsze tempo główny sędzia nie jest przekonany, czy tutaj należy się karny i dopiero po konsultacji z asystentem wskazał na wapno. Rzut karny? Po dobrej sugestii od strony asystenta. Ręka była nienaturalnie ułożona, więc jeżeli jest decyzja z jego strony, że dotknęła ręki, decyzja może być tylko jedna. Rzut karny. Kolejny materiał, tym razem od Macieja. Trzecia liga na Mazowszu, Pilica, Białobrzegi, Ursus, Warszawa. Tak zwana świeżynka była ta sytuacja z niedawnej kolejki. Tutaj bramkarz przechwytuje dośrodkowanie, ma pełną kontrolę nad tą piłką, uderza z łokcia obrońcę, który chwilę wcześniej powalczył z nim o tą piłkę, przegrał ten pojedynek. Widzimy, że delikatnie zagrzał tym golkipera i ten, chcąc wyprowadzić szybką akcję, popisał się tym zagraniem łokciem, jako że piłka była w grze, a wszystko działo się w polu karnym. Decyzja może być tylko jedna, rzut karny i czerwona kartka za gwałtowne, agresywne zachowanie. Zagrzał się i kilka spotkań dyskwalifikacji na pewno przed nim. Dobra decyzja arbitra prowadzącego ten mecz. Jeżeli chodzi o wydział dyscypliny, bo zapewne ktoś zapyta, jak to wszystko działa. Każda czerwona kartka jest odpowiednio opisywana przez arbitra i wydział dyscypliny, przeważnie w czwartki, tak to się dzieje, decyduje o tym, jaki ten faul był i jaką rangę tego przewinienia zawodnik popełnił i na podstawie tego określa zakres dyskwalifikacji. Czyli krótko mówiąc, meczów, w których ten zawodnik nie będzie mógł zagrać. Faul był gwałtowny, agresywny. Działo się to w trakcie gry. Uderzył łokciem w szyję, uderzył łokciem w twarz czy w tułów. Im dokładniej opiszecie to, tym łatwiejsza praca przed Wydziałem Dyscypliny. Bo najgorsze dla nich, co może być, to sytuacja, w której są niedopowiedzenia. Uderzył go ręką w brzuch. Ale jak go uderzył tą ręką w brzuch? Czy otwartą dłonią? Czy zaciśniętą pięścią, czy był skierowany w jego kierunku, czy biegł zupełnie w innym i nie widział go. Te wszystkie okoliczności mogą zaważyć na tym, że zawodnik otrzyma 1, 2, czy nawet 5, czy nawet 10 meczów dyskwalifikacji. Film nadesłany od Przemka W. Aż muszę zerknąć w ściągawkę, bo
tak efektownie nazywają się drużyny. Alabaster Łopuszna Wielka i Wisełka Siennów. W polu karnym obrońca dotknął piłki ręką. Czy należało się wapno, panie sędzio? Mamy tutaj do czynienia z klasycznym kiksem obrońcy. A kiks, jak wiecie, z filmów, które zamieszczałem na kanale PZPN Piłka dla Wszystkich, jest jedną z sytuacji, po których decyzja może być tylko jedna. Gramy dalej. Zawodnik zabiera ręce, on się stara uniknąć kontaktu z tą piłką. Dlatego decyzja tutaj w tym przypadku gramy dalej. Więc tutaj zgadzam się z decyzją arbitra co do pierwszej części tej sytuacji, że nie przerwał i nie wskazał na wapno, ale chwilę później mamy do czynienia z sytuacją, w której w mojej ocenie dochodzi do faulu. Obrońca podstawia nogę napastnikowi. Zwróćcie uwagę, że zawodnik w czarnym stroju nie trafia w piłkę. Lewe kolano zawodnika w czarnej koszulce, który jest obrońcą, trafia w lewą nogę napastnika. Wszystko dzieje się w polu karnym, zatem w mojej ocenie rzut karny. Tak jak widzicie, tutaj arbiter był blisko, był w miarę dobrze ustawiony i zadecydował, że miał do czynienia z klasycznym padolino. Myślę, że na spokojnie, jak arbiter wrócił do domu, emocje delikatnie opadły po tym spotkaniu, obejrzał sobie jedną, drugą, trzecią powtórkę w zwolnionym tempie, to wydaje mi się, że spostrzegł, że tam jest delikatny kontakt i doszło do przewinienia i powinien być tu rzut karny. Kategoria Askier, film od Jakuba Cibichowskiego. Zdarza mi się sędziować mecze kobiet trzeciej bądź też czwartej ligi, a tutaj sytuacja z meczu pierwszej ligi kobiet, w którym drużyna SWD Wodzisław Śląski zmierzyła się z Rolnikiem Głogówek. Zawodniczka wychodzi na sytuację sam na sam, z bramkarką zostaje powalona. To mamy tutaj do czynienia z klasycznym doxo, denying an obvious goal scoring opportunity, czyli jest to pozbawienie drużyny realnej oczywistej sytuacji bramkowej. Decyzja może być tylko jedna. Czerwona kartka, Askier, tylniać kieszeń i zawodniczka musi opuścić murawę. Piłka jest już opanowana przez zawodniczkę atakującą. Wygrała ona pozycję. Ta piłka nie ucieka gdzieś na boki i nie ma możliwości, żeby ta napastniczka do tej piłki nie dobiegła. Innych zawodniczek czerwonych akurat w tym przypadku, czyli zawodniczek broniących, nie ma w najbliższym otoczeniu, więc jest w idealnej sytuacji do zdobycia gola. Zawodniczka broniąca nie ma możliwości zagrania piłki i robi to specjalnie, robi to perfidnie, fauluje ją celowo, chcąc jej uniemożliwić zdobycie bramki, dlatego jeżeli by to było w polu karnym, karna i czerwona, jeżeli jest to poza polem karnym, bezpośredni i czerwona. Kategoria Askier, film nadesłany przez Adama J. Zawodnik z numerem 99 w zielonym stroju otrzymuje czerwoną kartkę w meczu FC Kursko-Leśnik-Lemierzyce. Odwołaliśmy się do Wydziału Dyscypliny od tej sytuacji, który po obejrzeniu anulował Asakier dla naszego zawodnika. I tu oglądając tą sytuację zacznę od tego, że warto nagrywać swoje mecze. Materiał wideo może stanowić materiał dowodowy. Zawsze może on rozstrzygnąć na jedną bądź też drugą stronę. Tak też było w tym przypadku. Musimy zacząć od tego, że każdy arbiter rozpoczynając mecz decyduje się na jakiś próg. Czasami ktoś zarzuca mi, że jestem zbyt drobiazgowy, ale ja widzę, jak ci zawodnicy w danym meczu się prezentują. Czy chcą grać w piłkę, czy chcą się kopać. Wydaje mi się, że sędzia mógł wcześniej ukrócić to. Zwróćcie, że oni tutaj walczą, skrobią się po marchewkach, po piętach. Wcześniejsza decyzja o tym, że jest faul, nie spowodowałaby tej eskalacji tutaj w końcówce. Powinien to przykrócić, powinien zagwizdać, nawet dać kartkę tutaj za nierozwagę. A stara zasada jest taka, puścisz jedną stykówkę, puścisz drugą i za chwilę idzie rewanż. Trzeba bardzo na to uważać i znaleźć ten złoty moment, kiedy trzeba mocniej zagwizdać, kiedy czasem trzeba dać kartkę. Jeśli chodzi o decyzję i czerwoną, nie. Czerwona nie. Myślę, że tutaj słusznie Wydział Dyscypliny podjął dobrą decyzję, bo sam ten ostateczny faul nie kwalifikował się na kartkę czerwoną. Dla młodych sędziów, dla młodych adeptów sztuki arbitrażu trzeba to wszystko zgasić jeszcze w zarodku. Wcześniej gwiznąć faul, mamy spokój i temperatura opada. I na koniec, jak zawsze, humoreska. Ja wiem, że kibicom zawsze jest do śmiechu, kiedy sędziemu, czy to głównemu, czy asystentowi przytrafi się jakaś gafa na boisku i potknie się
uderzy się chorągiewką w głowę albo wpadnie na barierkę przez to, że w ferworze walki jakiś zawodnik na niego wpadnie. Ale pamiętajcie, że sędziowie i tak dostają swoje. Mają ciężką pracę, bo muszą rozstrzygać te zawody, bo nie ukrywam, że w rozmowach między sobą, jak wspominamy te mecze i te lepsze i te gorsze, to również wspominamy właśnie takie gafy, kiedy ktoś sędziował, flaga wypadła mu z ręki, uderzyła jego w głowę albo kogoś innego. Są to sytuacje sympatyczne i życzę Wam, żebyście wspominali tylko takie sympatyczne momenty, a nie te sytuacje, w których stek wyzwisk jest kierowany w stosunku do Was z trybun bądź też z boiska. Moi drodzy, na tym kończymy kolejny odcinek. Tak jak zapowiadałem, w kolejnym piątym będziemy odpowiadać na pytania w systemie Q&A. W komentarzu pod tym filmikiem zachęcam wszystkich do zadawania pytań o wszystko. My wybierzemy z nich najciekawsze i odpowiemy na nie. Oczywiście na wszystko z mojego świata, czyli ze świata sędziowskiego. I tradycyjnie, jak zawsze, przypominam o lajkach, subach i dzwoneczkach. O komentarzach już powiedziałem, zatem do zobaczenia, cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest NoIn, darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody, FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOS-a.